Czy Izrael jest może sługą albo niewolnikiem z urodzenia? Dlaczego stał się łupem, nad którym ryczą lwy, wydając głos? Zamieniono ziemię jego w pustkowie, jego spalone miasta zostały pozbawione mieszkańców. Nawet synowie Nof i Tachpanhes ostrzygli ci głowę. Czy nie sprawiło tego twoje odstępstwo od Pana Boga Twego, gdy On prowadził cię w drodze? A teraz, po co chodzisz do Egiptu, aby pić wodę z Nilu? Po co chodzisz do Asyrii, aby pić wodę ze rzeki? Twoja niegodziwość cię karze, a twoje niewierności cię osądzają. Wiedz zatem i przekonaj się, jak przewrotne i pełne goryczy jest to, że opuściłaś Pana Boga swego i nie odczułaś lęku przede mną, wyrocznia Pana zastępu. Od dawna bowiem złamałaś swoje jarzmo, zerwałaś swoje więzy. Powiedziałaś sobie: nie będę służyć. Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem pokładałaś się jako nierządnica. A ja zasadziłem ciebie jako szlachetną dla torus winną. Tylko szczep prawdziwy. Jakże więc zmieniłaś się w dziki krzew z wyrodniałą latorość? Nawet jeśli obmyjesz się ługiem sodowym i dodasz wiele ługu drzewnego, pozostanie wina twoja wobec mnie, jak wskaza wyrocznie Pana. Jak możesz mówić: nie uległam skażeniu, nie chodziłam z Baalami? Spójrz na swe postępowanie w dolinie. Przyznaj się, co uczyniłaś. Młoda, szybkonoga wielbłądzica, prykająca na wszystkie strony, wyrywając się na pustynię, w swej niepohamowanej namiętności chwyta łapczywie powietrze. Któż powstrzyma jej żądzę? Ktokolwiek jej szuka, nie musi się trudzić. Znajdzie ją w miesiącu jej rui. Uważaj na swoje nogi, aby nie stały się bose, i na swoje gardło, aby nie wyschło. Lecz ty mówisz: na próżno, nie. Kocham bowiem obcych i pójdę za nimi. Jak złodziej pełen jest wstydu, gdy zostanie schwytany. Tak okrył się wstydem dom Izraela. Oni, ich królowie i przywódcy, ich kapłani i prorocy. Ci, którzy mówią do drzewa: ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: ty mnie zrodziłeś. Do mnie zaś obracają się plecami, a nie twarzą. Lecz gdy ich spotka nieszczęście, wołają: powstań, wybaw nas. Gdzież są bogowie, których sobie uczyniłeś? Niech przybędą na pomoc, jeżeli cię mogą wybawić, gdy spadnie na ciebie nieszczęście. Bo ile masz miast, tyle też bogów swoich, Judo. Dlaczego się ze mną sprzeczacie? Wszyscy zgrzeszyliście przeciw mnie, wyrocznia Pana. Na próżno karałem synów waszych. Nie przyjęli tego jako nauki. Prorocy wasi stali się pastwą waszego miecza, niby lwa siejącego spustoszenie. Jakim pokoleniem jesteście? Uważajcie na słowa Pana. Czy byłem pustynią dla Izraela, albo krainą ciemności? Dlaczego, mówi mój lud, wyzwoliliście się? Nie przyjdziemy już więcej do ciebie. Czy panna zapomni swoich klejnotów, a narzeczona swych przepasek? Mój naród jednak nie pamięta o mnie od niezliczonych już dni. O, jak dobrze ci znane są drogi, by szukać miłostek.
Dlatego też nawykło Twoje postępowanie do nieprawości. Nawet na kraju Twoich szat znajduje się krew ubogich bez winy, których nie przychwyciłaś na włamanie. Mimo wszystko mówisz: jestem niewinna. Jego gniew odwrócił się zapewne ode mnie. Oto jestem, by Cię osądzić za to, że powiedziałaś: nie zgrzeszyłam. Jak bardzo stałaś się nikczemna, zmieniając swe postępowanie. Tak samo zawstydzi Cię Egipt, jak zostałaś zawstydzona przez Asyrię. Także stamtąd wyjdziesz z rękami na głowie, gdyż Pan odrzucił tych, w których pokładasz nadzieję i z nimi nie osiągniesz powodzenia. Jeżeli mąż porzuci swą żonę, a ona odejdzie od niego i poślubi innego męża, czy może on jeszcze do niej wrócić? Czy ta ziemia nie została całkowicie zbezczeszczona? A ty, co z wielu przyjaciółmi cudzołożyłaś, masz wrócić do mnie? Wyrocznia Pana. Podnieś oczy na pagórki i patrz. Gdzie jest miejsce, na którym nie dopuszczałaś się nierządu? Na drogach siadywałaś, czekając na nich, jak Arab na pustyni. I zbezcześciłaś ziemię swym nierządem i swą przewrotnością. Ustały zimowe ulewy i deszcze wiosenne nie spadły. Mimo to miałaś nadal czoło niewiasty cudzołożnej. Nie chciałaś się zawstydzić. Czy nawet wtedy nie wołałaś do mnie: mój ojcze, tyś przyjacielem mojej młodości. Czy będziesz się gniewał na wieki? Albo na zawsze żywił urazę? Tak mówiłaś, a popełniałaś przewrotności i udało się tobie. Rzekł do mnie Pan za dni króla Jozjasza: czy widziałeś, co zrobił Izrael odstępca? Chodził na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiał tam nierząd. Pomyślałem, po tym wszystkim, co uczynił, powróci on do mnie, ale nie powrócił. I zobaczyła to niegodziwa siostra jego Juda. Zobaczyła, że za wszystkie czyny nierządne, jakie popełni Izrael odstępca, odrzuciłem go, dając mu list rozwodowy. Lecz nie zatrwożyła się niegodziwa siostra jego. Poszła także i ona cudzołożyć. Przez lekkomyślność swoją stała się cudzołożnicą i zbezcześciła ziemię, dopuszczając się nierządu z kamieniem i drzewem. Także z tego wszystkiego nie nawróciła się do mnie niegodziwa siostra jego, Juda, całym sercem, lecz pozornie, wyrocznie Pana. Wtedy Pan powiedział do mnie: Izrael odstępca okazał się sprawiedliwszy niż niegodziwy Juda. Idź i głoś następujące słowa ku północy. Wróć, Izraelo odstępco, wyrocznie Pana. Nie okażę wam oblicza surowego, bo miłosierny jestem, wyrocznie Pana. Nie będę pałał gniewem na wieki. Tylko uznaj swoją winę, że zbuntowałeś się przeciw Panu Bogu swemu i włóczyłaś się po wszystkich drogach ku obcym, pod każdym zielonym drzewem, a głosu mojego nie słuchałaś, wyrocznia Pana. Ja zaś powiedziałem sobie, jakże chciałbym Cię zaliczyć do synów i dać Ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów. Myślałem, będziesz mnie wzywał: mój ojcze, i nie odwrócisz się ode mnie. Ale jak niewiasta nie dotrzymuje wiary swemu oblubieńcowi, tak nie dotrzymaliście mi wiary wy, dom Izraela, wyrocznie Pana. Posłuchaj, na wyżynach daje się słyszeć pełen błagania lament synów Izraela, iż skazili przewrotnością swe postępowanie, zapomnieli o Panu Bogu swoim.
Powróćcie, zbuntowani synowie, uleczę wasze odstępstwa. Oto jesteśmy. Przychodzimy do Ciebie, bo jesteś, Panie, Bogiem naszym. Rzeczywiście, zawodnicze są wyżyny i tumult na górach. Rzeczywiście, w Panu Bogu naszym jest zbawienie Izraela. Baal pochłaniał od zarania naszej młodości owoc pracy naszych przodków, ich drobne i większe bydło, ich synów i córki. Leżeć musimy w hańbie i wstyd nas okrywa, bo zgrzeszyliśmy wobec Pana Boga naszego, my i przodkowie nasi, począwszy od młodości aż do dziś. Nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego. Jeżeli chcesz powrócić Izraelu, wyrocznie Pana, możesz do mnie powrócić, a jeżeli oddalisz swe bóstwa, nie potrzebujesz się błąkać z dala ode mnie. Jeżeli zaś będziesz przysięgał na życie Pana zgodnie z prawdą, słusznie i sprawiedliwie, narody będą sobie wiecznie błogosławić dzięki Tobie i będą się Tobą chlubić. Oczyść swe serce z nieprawości, Jerozolimo, abyś została ocalona. Dokądże będziesz podtrzymywać w sobie swoje grzeszne myśli? Bo tak mówi Pan do ludzi z Judy i mieszkańców Jerozolimy. Wykarczujcie swoje karczowiska i nie rzucajcie nasienia w ciernie. Obrzezajcie się ze względu na Pana i odrzućcie napletki serc waszych. Mężowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy, bo inaczej gniew mój wybuchnie jak płomień i będzie płonął i nikt nie zdoła go ugasić z powodu waszych przewrotnych uczynków. Opowiadajcie w Judzie, ogłoście w Jerozolimie, dmijcie w trąby w kraju, wołajcie głośno i mówcie, zbierzmy się i udajmy do miast warownych. Wznieście znak w kierunku Syjonu, uciekajcie, nie zatrzymujcie się. Sprowadzę bowiem nieszczęście z północy i wielkie zniszczenie. Lew wyruszył ze swojego legowiska i niszczyciel narodów jest w drodze. Opuścił swoją siedzibę, by zamienić twój kraj w pustynię. Miasta twoje zostaną zburzone i pozbawione mieszkańców. Dlatego przywdziejcie szaty pokutne, podnieście lament i zawodzenie, bo nie odwrócił się od nas wielki gniew Pański. W owych dniach, wyrocznia Pana, zabraknie królowi odwagi, zabraknie i dostojnikom. Kapłanów ogarnie osłupienie, a prorocy oniemieją. I powiedzą, ach, Panie Boże, naprawdę zwiodłeś zupełnie ten lud i Jerozolimę. Gdy mówiłeś, będziecie mieli pokój, a tymczasem mamy miecz na gardle. W owym czasie będzie się mówić do ludu tego i do Jerozolimy. Palący wiatr wyżynny przychodzi z pustyni na drogę córy mojego ludu. Nie po to jednak, by przesiewać czy oczyszczać. Przyjdzie silny wiatr na mój rozkaz. Teraz ja także ogłoszę wyrok na nich. Oto nadciąga on niczym obłoki, a jak huragan rydwany jego, szybsze niż orły jego konie. Biada wam, bo jesteśmy zgubieni. Bo od strony Dan wieść się rozprzestrzenia, a z gór Efraima przychodzi zapowiedź klęski. Ogłoście narodom. Oto są, dajcie znać do Jerozolimy. Nieprzyjaciele przybywają z odległego kraju i podnoszą wrzawę przeciw miastom Judy. Niby strażnicy pól dookoła ją otaczają, bo się zbuntowała przeciw mnie, wyrocznie Pana. Twoje postępowanie i Twoje czyny sprowadziły to na Ciebie. Twoja nieprawość jakże jest gorzka, skoro ogarnia nawet Twoje serce. Moje łono, widź się muszę w boleśniach. Ściany mego serca, burzy się we mnie serce,
nie mogę milczeć. Usłyszałam bowiem dźwięk trąbki, wrzawę wojenną. Klęska za klęską wieść niesie, bo legła w spustoszeniu cała ziemia, gdy natychmiast zostały zburzone moje namioty. W mgnieniu oka moje szałasy. Dokądże mam oglądać godła wojenne i słuchać dźwięku trąb? Tak, niemądry jest mój naród. Nie uznają mnie. Są dziećmi nierozważnymi. Nie mają wcale rozsądku. Mądrzy są w popełnianiu nieprawości, lecz dobrze czynić nie umieją. Spojrzałem na ziemię, oto zupełny bezład. Na niebo, nie ma jego światła. Spojrzałem na góry, oto drżą. Wszystkie wzgórza się chwieją. Spojrzałem, oto nie ma ludzi. I uciekły wszystkie ptaki podniebne. Spojrzałem, oto ziemia urodzajna stała się pustynią. Wszystkie miasta uległy zniszczeniu przed Panem, wobec Jego pałającego gniewu. Tak bowiem mówi Pan, cały kraj będzie spustoszony, ale zagłady nie dopełnię. Dlatego ziemię ogarnie smutek, a ciemność niebieskie przestworza. Bo jak powiedziałem, tak postąpiłem. Nie będę żałował, ani nie odstąpi od tego. Na wołanie jeźdźcy i łucznicy. Każde miasto rzuca się do ucieczki. Uchodzą w gąszcz leśny. Wdrapują się na skały. Wszystkie miasta są opuszczone. Nie ma w nich żadnego mieszkańca. A ty, pohańbiona, cóż zamierzasz uczynić? Chociaż przywdziejesz purpurę, chociaż ozdobisz się złotymi klejnotami. A oczy szminką poszerzysz, na próżno się upiększasz, pogardzają tobą zalotnicy, czyhając na twe życie. Tak, słyszę głos niby rodzącej w bólach, trwożny jęk niby niewiasty rodzącej po raz pierwszy. To głos córy Syjonu, który wzdycha i wyciąga dłonie. Ach, biada mi, bo wycieńczona wpadam w moc morderców. Przebiegnijcie ulice Jeruzalem. Zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej place. Czy znajdziecie kogoś, czy będzie tam ktokolwiek, kto postępowałby sprawiedliwie, szukał prawdy, a przebaczę jej? A gdy mówią, na życie Pana, z pewnością przysięgają kłamliwie. Panie, czyż oczy Twoje nie są zwrócone ku temu, co prawdziwe? Dotknąłeś ich klęską, nic sobie z tego nie robili. Zagładą, nie chcieli przyjąć pouczenia. Skamieniało ich oblicze bardziej niż skała i nie nawrócili się. Ja zaś powiedziałem sobie, to tylko prostacy postępują nierozsądnie, bo nie znają drogi Pana, obowiązków wobec swego Boga. Ja zaś powiedziałem sobie, to tylko prostacy postępują nierozsądnie, bo nie znają drogi Pana, obowiązków wobec swego Boga. Może pójdę więc do ludzi wybitnych i będę mówił do nich. Ci bowiem znają drogę Pańską, obowiązki wobec swego Boga, lecz oni także pokruszyli jarzmo, potargali więzy. Dlatego wypadnie na nich lew z lasu, wilk stepowy posieje wśród nich spustoszenie. Pantera będzie czyhać przy ich miastach. Każdy, kto z nich wyjdzie, zostanie rozszarpany. Pomnożyły się bowiem ich grzechy i liczne są ich odstępstwa. Dlaczego mam ci okazać łaskę? Synowie twoi opuścili mnie i przysięgali na tych, co nie są bogami. Nasyciłem ich, a oni popełnili cudzołóstwo. Zbierali się w domu nierządu. Stali się wyuzdani i nieokiełznani, niby konie. Każdy rży do żony bliźniego swego. Czy mam ich za to nie karać? Wyrocznia Pana.
i nad narodem, jak ten nie dokonać zemsty? Wejdźcie na tarasy jej winnicy i zniszczcie je, lecz nie dokonujcie zupełnej zagłady. Usuńcie jej odrośla, bo nie należą one do Pana, albowiem sprzeniewierzył mi się zupełnie. Dom Izraela i dom Judy wyrocznia Pana. Zaparli się Pana i powiedzieli: On nic nie znaczy. Nie spotka nas żadne nieszczęście. Nie zaznamy miecza ani głodu. Prorocy są tylko wiatrem i nie ma w nich słowa Pańskiego. Dlatego tak mówi Pan Bóg zastępów. To im się stanie, ponieważ w ten sposób mówili: Oto uczynię słowa moje ogniem w Twoich ustach, a lud ten drwami, które ogień pochłonie. Oto na Was sprowadzę naród z daleka, domu Izraela, wyrocznia Pana. Jest to naród niepokonany, naród starożytny, naród, którego języka nie znasz. O, ani nie rozumiesz, co mówi. Jego kołczan jest niby grób otwarty. Wszyscy mężowie są bohaterami. Pochłonie Twoje żniwa i Twój chleb. Pochłonie Twoje córki i Twoich synów. Pochłonie Twoje owce i Twoje bydło. Pochłonie Twoje winnice i Twoje figowce. Zniszczy orężem Twoje miasta warowne, w których pokładasz nadzieję. Lecz nawet w tych dniach wyrocznia Pana nie dokonam całkowitej zagłady. A gdy powiecie: Za co uczynił nam Pan Bóg nasz to wszystko? Wtedy powiesz im: Podobnie jak wy opuściliście mnie i służyliście cudzym bogom we własnym kraju, tak samo będziecie służyć obcym na ziemi, która do was nie należy.